Telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Rumcajs wypędził z żacholeckiego lasu dębowe ludziki. Pewnego razu Rumcajs czyścił pistolet, żeby świeże żołędzie nie zatrzymywały się w lufie. Wtem nadleciała sroka, znana trajkotka, i mówi: patrzysz nie tam, gdzie trzeba, Rumcajsie! Gdzie według ciebie mam patrzeć? Ale sroka była już daleko. Lepiej się rozejrzę. Co się tam dzieje? To i czyński książę pan aż rozchorował się przez to, że nie mógł przepędzić Rumcajsa i wybierał się prosić o pomoc pustelnika z Libosadu. Rumcajs też ruszył w drogę do pustelnika. Chciał być u niego przed księciem. Pustelnik gotował właśnie jakiś wywar. Pachniało w całym lesie. Cykl! Co to za mikstura? Zapytał Rumcajs. Wzmacnia końskie kopyta, żeby nie pękały w czasie dalekiej podróży. To mnie nie interesuje. Tylko patrzeć, jak przyjedzie tutaj książę pan. Chcę, żebyś mu poradził, jak mnie przepędzić z żacholeckiego lasu. O, nie, nic tego. Na to niech książę pan nie liczy. Wiem wprawdzie, jak to zrobić. Dobrze. Od razu tak myślałem, chciałem się tylko upewnić. A gdyby tak, gdyby nie było Rumcajsa, sarny z zacholeckiego lasu przygnałbym do siebie. Kąpałbym się w sarnym mleku. Właśnie nadjechała kareta księcia pana. Wiem już, łaskawy książę, po co raczyłeś tu przybyć. Przygotowałem maść z myślą o księciu panu. Trzeba nią posmarować końskie kopyta. Jedź zaraz, łaskawy panie, do Bawarii, do dębowego lasu i przywieź stamtąd dębowe ludziki. Przywieź ich jak najwięcej i jak najszybciej i wpuść Rumcajsowi do lasu. Do Bawarii! Rozkazał książę pan. A pustelnik zaczął budować zagrodę dla sarenek z żacholeckiego lasu. Po trzech dniach kareta jeńczyńskiego księcia pana zatrzymała się w dębowym lesie w Bawarii. Las jak las, jak inne dębowe lasy. Ciekaw jestem, dlaczego ten pustelnik wysłał mnie aż tak daleko. Ty jesteś dębowym ludzikiem? Zapytał książę pan. Tak jest! Zawołał ludzik. A na co ty sobie pozwalasz? Robię, co mi się podoba. Czy zechcecie służyć u mnie? Kiedy ludziki to usłyszały, stuknęły plecami o ziemię i przed księciem panem stało ich 3 tuziny. Na skraju żacholeckiego lasu książę pan polecił im opuścić karetę. W tym czasie Rumcajs przechadzał się po jaskini. Chodził tak bez przerwy od 3 dni. Och, proszę siądź chociaż na chwilę. Namawiała go Hanka. To te buty same mnie tak noszą. A może one wiedzą, dokąd powinieneś iść? Pozwól im kierować sobą. Trzewiki niosły Rumcajsa prosto do Libosadu. Pustelnik kończył właśnie zbijać zagrodę dla sarenek. Masz zamiar kogoś tutaj więzić? Więzić? Nic podobnego. Mojej krowie zamiast na łańcuchu tutaj będzie lepiej. Coś mi się tu nie podoba. A w butach jakby zaczęło się gotować. Przynaglały Rumcajsa do pośpiechu. Ledwie je włożył, nawet nie zdążył się obejrzeć. Już był w żacholeckim lesie. Jak tutaj cichutko. Dęby sobie spokojnie szumią, tegoroczne żołędzie smacznie śpią na gałązkach. Do 100 piorunów.
Wokół taka cisza, a trzewiki wciąż nie dają mi spokoju. Nagle zaczęły łamać się dęby. Tu piorunów, co to wszystko znaczy? Rumcaj znaliczył aż 36 dębowych ludzików. Zaraz was stąd przegonię! Rozejrzał się, oparł o zdrowe dęby i zatupał. Buty tak tupały, że aż ziemia drżała. Znam was, kiedy pogubicie czapeczki, stracicie również rozum. Rumcaj zrobił sobie dębowy bacik i pognał dębowe ludziki cesarskim traktem przez rynek w Jiczynie do zamku. Zachwycony książę pan opowiadał właśnie księżnej. Ma się rizrum, cajcem już koniec. Księżna powiedziała po francusku, że to wspaniale. Oddaję księciu zgubę wszystkich 36. Radzę ich dobrze pilnować. Niestety książę pan ich nie upilnował. Dębowe ludziki rozbiegły się po całym zamku. Co dębowego spotkały na drodze, natychmiast niszczyły. Rumcajs nie miał na co czekać. Po drodze zerwał główkę czerwonej kapusty i wracał do Żacholeckiego lasu. Tymczasem pustelnik otworzył zagrodę i czekał na saremki wyploszone z Żacholeckiego lasu. Rumcajs już wiedział, co się święci. Przywabił więc saremki posarniemu. Pustelnik nawet nie spróbował sarniego mleka. Zamiast połamanych dębów, Rumcajs rozbójnickim sposobem postanowił zasadzić nowe. Trzeba nabić pistolet żołędziem i strzelić prosto w ziemię. I w okamgnieniu wyrósł dorodny dąb. Na podstawie opowiadania Wacława Czwertka, scenariusz Irena Powejszilowa. Muzyka Wacław Lidl. Opracowanie plastyczne Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek.